Wójt Dariusz Ostrowski przygotowuje kolejne inwestycje w naszej gminie. Na początku marca tego roku odbyło się spotkanie naszego włodarza z dyrektorką szkoły podstawowej w Różkowie I, a także projektantem, którego zadaniem jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Podczas wizji lokalnej w terenie przedstawiono pomysły rozbudowy szkoły o przedszkole i halę sportową. Przypominamy, że po zrobieniu pokrycia dachowego na szkole, a także oczekującym pozytywnego rozstrzygnięcia wnioskiem o dofinansowanie na pełną termomodernizację szkoły podstawowej w Różkowie I, przyszła pora na plany dotyczące rozbudowy szkoły. Wójt zaznacza, że dzięki wybudowaniu nowego gmachu przedszkola szkoła zyska cenne miejsca na potrzebne klasy lekcyjne, stołówkę czy bibliotekę. Tego samego dnia przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Różkowie I omówili plany rozbudowy garażu OSP z wójtem i projektantem. Podstawą projektu jest dwustanowiskowy garaż z dostosowanym do potrzeb strażaków zapleczem sanitarnym. Pierwszym etapem inwestycji jest opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji projektowej, zaczynając od uzyskania warunków zabudowy dla przedstawionych przedsięwzięć.